wróciła z bezrobocia, można powiedzieć, bo ostatnio narzekała na to, że choć bardzo by chciała, to nie może pracować, a jak pracuje na scenie. Artyści, oczywiście. Katarzyna Cerek-Ficka, która wróciła z nową piosenką, którą dzisiaj Państwo zresztą usłyszą. Pytanie, co robiła, zanim wróciła? Nic. No nie, no przepraszam, studia skończyła. Nie, ja myślę, ale masz swoją płytę, taką, którą chciałaś mieć wymarzoną i nikt się do niej nie wtrącał i promowałaś tę płytę. Dokładnie tak. Przez ostatni rok, wiadomo, ta promocja była trochę utrudniona, no bo czasy mamy, jakie mamy, więc raczej promocja muzyki została przeniesiona do internetu, bo tutaj nie możemy sobie pojechać w trasę koncertową i zaprezentować nowego materiału, także czekam na to z utęsknieniem. Może kiedyś jednak się uda. Jestem pełna nadziei w każdym bądź razie. A co z tym wyprzedawaniem szafy? Bo bardzo się zmartwiliśmy, że dzisiaj będziesz bez ubranka. Nie, słuchajcie, wiecie, to jest tak, że ja wiedziałam, że to zapytacie. Coś wyjęte z kontekstu rozmowy. Ja w ubiegłym roku skończyłam 40 lat, Kasia. Przyznaję się do tego, tak. To tak. Jestem ja, nowa ja. Dzień dobry. Wciąż stara i ta sama, ale okej. Okay. No, z wyprzedawaniem szafy to jest oczywiście jakaś informacja, tak. I o tym żaleniu się również wyciągnięty jakieś rzeczy z kontekstu. No to nie żaląc się w takim razie, powiedz, do czego ci psychologia, bo te studia podjęłaś, skończyłaś, postanowiłaś pomóc sobie czy innym, bo często podjęcie takich studiów polega na chęci zrozumienia samego siebie w pierwszej kolejności. Ja chyba bardziej chciałam zrozumieć innych, dlaczego ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób, ale to było takie moje marzenie jeszcze przed muzyką. Mhm. Ja nawet chciałam iść do liceum o kierunku psychologicznym, ale było jedno takie jedyne w moim rodzinnym mieście i wiedziałam, że nie mam szans. Tam było tylko 30 osób, które mogło się dostać. Potem, co tu dużo mówiąc, nie było mnie stać na studia zaoczne. Mhm. Z psychologii. To były też początki, rok w okolice 2000 roku, czyli pierwsze prywatne uczelnie. Zdecydowałam się wybrać studia muzyczne, bo też wiedziałam, że no to jest mój główny zawód, a że na tą pasję przyjdzie kiedyś czas i ten czas pojawił się po 30. Najfajniej, że trzymasz się muzyki. Dzisiaj Państwo będą mieli okazję z Kasią się spotkać muzycznie w naszym mini koncercie. Bardzo Ci dziękujemy za spotkanie. Polecamy Państwu Kasi płytę i dzisiejszy występ. A teraz polecamy z pełną odpowiedzialnością Martę Kuligowską. Marto, co tam się wydarzyło, jak nas nie było?